Uważam, że im dłużej przebywam w tej obecności, im dłużej jesteś świadom obecności, tym też zaczyna coraz być głośniej. Aha. Nie mówię, że w tym momencie, ale, ale są momenty, kiedy jest naprawdę bardzo głośno. I dużo głośniej niż wcześniej. Nie wiem, czy możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Okej. Czy tak było cały czas, czy tak jest ostatnio? Ostatnio bardziej. Prawdopodobnie dzieje się to tak, jak dzieje się wiele, wiele innych zjawisk, że na początku, kiedy zaczynamy odkrywać to, kim jesteśmy po raz pierwszy, kiedy to jest nowe i świeże, to takie jest to poczucie lekkości. Nagle pojawia się lekkość, nagle jest lżej i wydaje nam się, że tylko o to chodzi, że chodzi tylko o tą lekkość. Natomiast potem świadomość testuje samą siebie w kolejnych okolicznościach. Najpierw pokazało ci tą przerwę od umysłu. I coś tą przerwę postrzegło i poczuło od środka. Tak. Mhm. I na pewno było to odczuwane jako radość, lekkość i swoboda. Bo takie też jest doświadczenie samej świadomości, samego bytu, samego istnienia. Natomiast cały czas jest jeszcze uwarunkowanie, które się wydarzy. I w niektórych okolicznościach okazało się, że już sobie, że jest jasność widzenia. A teraz jest tak, że im bardziej wracasz do obecności, tym coś jeszcze jest głośniejsze. Tak się bardzo często dzieje. Tak się często dzieje. Czyli poznałeś już, czym to jest, a teraz doświadczasz, że jest obecność, jest jednocześnie głośność, większa nawet niż do tej pory. Dokładnie. Czasami jest tak, że po prostu ta uwaga to zaczyna latać w różne strony. I czasami jest w tym pewien wysiłek, takie mam poczucie. Co takiego jest? Wysiłek, że czasami jest jeszcze czasami doświadczany ten wysiłek. I to jest takie. No. Wysiłek polegający na czym? Na przeskakiwaniu z jednego miejsca w drugie? Na czym polega ten wysiłek? Tak, że w momencie, kiedy jakby uwaga ucieka, to jednak, żeby nie wiem, jak to powiedzieć, jak to przedstawić w ogóle. To skontaktuj się z tym odczuciem tego wysiłku i jak to się wydarza. Jest to umysł, który próbuje być w jakimś doświadczeniu? Tak. Tak. To jest to umysł, który próbuje być w doświadczeniu świadomości. Tak. Jest w tym coś takiego. Czyli umysł chce być świadomością. Dokładnie. Jakby chce, próbuje zachować właśnie tak. Ale to nie działa kompletnie. To nie działa. Co więcej, to przynosi jeszcze więcej frustracji, bo wie, że w pewnym momencie to jest niemożliwe. Bo wie, że to jest niemożliwe, żeby tę świadomość imitować. Tak się wydaje, że to jest ta świadomość, ale skoro ona jest widziana i jest, co więcej, jest wysiłkiem, to tak. Nie jest to ta świadomość, którą jesteś. Tak, bo nawet ten wysiłek jest po prostu widziany, tak? Czyli obserwator może być wysiłkiem. I obserwator, ten obserwator, umysł, ta percepcja, to jest wysiłek. Ale wydarza się w bezwysiłkowym. I teraz, ale od czego zacząłeś? Zacząłeś od tego, że jak wchodzisz do tej obecności, jak jesteś świadom samego siebie, to ten umysł jest głośniejszy. To jest ważny moment, w którym po prostu nie ma nic do zrobienia. Nam się wydaje, okej, no to jak sobie teraz poradzić z tym? To jak sobie teraz z tym poradzić? No właśnie nic nie zrobić.
właśnie jedynie wytrzymać z tym, co jest, wytrzymać z tym głośnym umysłem. Bo wiesz, w prostych, najpierw są jakieś prostsze doświadczenia i może, mogę zachować spokój, mogę zachować świadomość, ale teraz sprawdź w takich okolicznościach. I uwierzcie mi, że wszystkie okoliczności będą sprawdzone. Wszystkie okoliczności będą sprawdzone. I nawet jak na jakiś czas będzie spokój, będzie święty spokój i już będzie wam się wydać, jest dobrze, koniec, już w ogóle mnie nic nie spotka i jest różowo, jest fajnie. Nigdy nie śpijcie w tym, ponieważ te nasze uwarunkowania były tak głębokie, że pojawia się chwila przestrzeni i coś może nagle wyskoczyć. Może wyskoczyć bardzo, bardzo głośny umysł, nawet taki, jakiego byś się w życiu nie spodziewał, głośniejszy niż nawet kiedykolwiek. Tyle, że coś w tobie już jest na tyle świadome, że nie chce w ten sposób żyć po prostu. Że nie chce w taki sposób funkcjonować. I jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, po prostu pobyć z tym i wytrzymać. Wytrzymać ten krzyczący prosto w świadomości, w twarz umysł. Nic innego tak naprawdę zrobić nie można. I chodzi tutaj o nieuciekanie. Wrobienie czegoś. Nic tutaj zrobić nie można. Jeśli będziemy robić, to będziemy przedłużać życie tego. Robiąc cokolwiek, będziemy przedłużać życie tego głosu. Tak jak Chrystus miał kuszenie na pustyni najróżniejszych głosów, w identyczny sposób będziemy przechodzić my. Już to przechodzimy. To jest alegoria, która mówi o nas tak naprawdę. Najpierw będą to takie rzeczy. Łatwo sobie z nim poradzić. Ale będą sprawdzone naprawdę wszystkie. I one pokazują się po to, żeby sprawdzić, ile przywiązania jest do doświadczenia. Żeby sprawdzić, czy tam jest jeszcze energia osobowa. Czy tam jest jeszcze energia przywiązania, czy tam jest jeszcze energia tego małego ja. I tak jak puszczałeś do tej pory, w identyczny sposób, jak wracałeś do świadomości, do rozpoznania samego siebie i to okazało się lekkie i proste, to w taki sam sposób będzie się to działo przy mocnych doświadczeniach. Ale one są mocne. W doświadczeniu będą mocne, będą trudne. I takie mają być. Możesz odkryć lekkość też w trudnym doświadczeniu. Bo to nie jest świadomość, która wybrała sobie spokój, miłość i w tym się odnalazła. Nie, ona ma znaleźć pokój, miłość absolutnie we wszystkim. Ma zobaczyć miejsce nierozróżniania. Przyjemne, nieprzyjemne, dobre, niedobre. I w jaki sposób? Czy w sposób intelektualny, że ja będę o tym mówić, jak to jest? Nie, w sposób bezpośredni, że ja będę tego doświadczać. Będę doświadczać niewygody, jednocześnie dając przestrzeń temu i miejsce na to. Pozwolenie na to. I żeby zobaczyć, że nie opisuje mnie ani wygoda, ani niewygoda. Ani dobro, ani zło, nic z tych rzeczy. Nie jestem tylko jednym fragmentem rzeczywistości. I nie mogę być bliżej ani dalej. Nie jestem w żadnym doświadczeniu. I łatwiej jest zobaczyć, że nie jestem w żadnym doświadczeniu, kiedy jest spokój, prawda? Dużo łatwiej jest to zobaczyć. Ale to samo trzeba zobaczyć, kiedy jest ogromny niepokój. I to będzie każdego z was doświadczeniem wcześniej czy później. Zresztą już było do tej pory. Czy przetrwaliście trudne doświadczenia, czy nie? Nie? Czego nie przetrwaliście, powiedzcie? Czego nie przetrwałeś? No w ten sposób mojego nie przetrwało. Czego nie przetrwało? No próby czasu, testu czasu. No próby
próby czasu nie przetrwało twojego w jakimś sensie? Tym, że już nie jestem moim ego. Okej. W tym sensie, tak. Więc to jest naturalne, co mówisz. Taka jest droga. Ale czy w głębi siebie tego nie wiesz? Wiem. Ja mogę tylko potwierdzić, że tak jest rzeczywiście. Nie bójcie się mierzyć też z tymi trudniejszymi doświadczeniami. W ten sposób. W świetle świadomości. Nie, ojej, ja muszę to przetrwać, ja muszę to przeżyć, ja muszę to znieść. Muszę znieść to. Nie tylko tyle. W świetle tego najtrudniejszego doświadczenia zobaczyć, że nie jestem tym, co jest widziane tylko, ale świadkiem przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję.